Życie jak poker. Zależy od kart, które dostałeś. A gra to tylko blef. Twoje 200 i moje 100. 100 i moje 100. Jest późno. Ja pas. I tak już późno. Twoja sprawa. Czas spać. Czas przestać. Odpadam. Miło mi było. Jak tylko zechcesz zostać nabrany, dzwoń. Trzy ósemki. Proszę obstawiać. Ósemki. Zero. To nielegalne. Proszę. Czek czy gotówka? Gotówka. Coś nie tak z moim czekiem? Nic. Potrzebuję drobnych na napiwek. Miło mi. Wychodzisz, kiedy wygrywasz? Najlepsza pora. Postawię ci drinka. Ja tobie postawię. Stać mnie. Co za różnica, i tak są za darmo. I chrzczone. Niech podstawią mój wóz. Dobrze. I przyłącz się do nas. Jakie to uczucie? Emerytura? Po życiu pełnym bezkarnych przestępstw. Jedynym człowiekiem, któremu puszczam płazem taki dowcip, jest Simon Templer. Święty. W roli głównej Roger Moore. Spadek dla świętego. Scenariusz? Reżyseria. Charlie, nie znasz mojego przyjaciela Simona Templera. Słyszałem o tym. Charlie Lewis, najlepszy prawnik w Londynie. Jest... Jasne. Muszę się pożegnać. Dokąd to? Odwiedzić córkę na ferie.
Masz córkę? Śliczną. Wykapana matka. Pokój jej duszy. Wpadnij. Jasne. Zajmij się wszystkim. Dobrze. Co ja bym zrobił bez niego? Poszedł siedzieć? Masz rację. Jak cię zwiną, dzwoń do Charlie'ego. Wyciągnie cię, nim dadzą ci herbaty. Zapamiętam. Na razie. Poczciwy Ed. Tak sądzę. Długo pan go zna? Razem to założyliśmy. Naprawdę? Też muszę lecieć. Odprowadzę pana. Dzięki. Dziwne. Nie wiedziałem, że ma córkę. Niewielu wie. Tajemnica? Ona nie zna jego przeszłości. Wymagało to starań. Warto było. On szaleje za nią. Zabawne, nie był sentymentalny. Chce, żeby była z niego dumna. Żegnam pana. Miło mi było. Lotnisko w Londynie. Nic nie znaleziono? Przykra sprawa. Rozerwało go na strzępy. Pierwszy raz w życiu Ed był szczęśliwy. Czy chluba Scotland Yardu czegoś się napije? Nie, dziękuję. I nie nazywaj mnie tak. Jak chcesz. Czy wyprowadzając wóz z garażu nie zauważył pan niczego niezwykłego? Bomby na tylnym siedzeniu? Niczego. Byliście przyjaciółmi. Nie lubię mówić źle o zmarłych, jednak wiem, do czego pan zmierza. Przez wiele lat Ed był znaną postacią przestępczego świata. Wielu ludzi miało interes w śmierci Eda. Czy któryś był tu dziś? Wszyscy członkowie klubu i goście są odnotowani. Dziękuję. Obejrzę księgę. Jestem ci jeszcze potrzebny? Nie. Czy Ed myślał może o powrocie? Czemu pan pyta? Słyszałem plotki. Nie wiem. Teraz to już nieważne. Bardzo mi przykro. Penny. Kto? Jego córka. Jechał w odwiedziny. Zapomniałem o niej. Kto jej powie? Panie Templer. Nie ja. Proszę. Nie wyślę telegramu. Jest zimny, niespodziewany. Był pan jego przyjacielem. Zgoda. Gdzie ta szkoła? 300 kilometrów od Zurychu, w Szwajcarii. Ten słynny Simon Templer?
Ten sam, pani Fultz. Fultz, przez małe F. Czym mogę służyć? Pewnie chodzi o coś paskudnego. Mam złą wiadomość dla Penelope Brown. Mogę z nią porozmawiać? Oczywiście. Boogie, przyślij tu Penelope Brown. Biegiem. Co to za wiadomość? Jej ojciec zmarł. Wypadek samochodowy. Biedne dziecko. Co za nieszczęście. Ale nie możemy się poddawać. Tak. Jaka ona jest? Żywa i wesoła. Czy to znaczy, że odchodzi? Tego nie wiem. Oby nie. Drużyna hokejowa przestanie istnieć. Niech pan będzie delikatny, to wrażliwe dziecko. Proszę. Kto to? Konkurenci. Tyle kwiatów. Taka tradycja. Odwiozę cię do domu. Proszę z nami, odczytamy testament. Tego nie przegapię. Razem 120 lat ciężkich robót. Orientujesz się? Tak. Pan lepiej by wyjaśnił. Wie pan więcej. Co to znaczy? Co wie? Mnóstwo. Jest pan bardzo enigmatyczny. Ty także. Dziwi się pan? Nie rozpaczasz po śmierci ojca. Liczył pan na łzy? Od dawna na nic nie liczę. Widywałam ojca dwa razy w roku. Nie mogę płakać po kimś, kogo ledwie znałam. Nikt tego nie wymaga. Co to, seans? Ed zostawił wskazówki co do odczytania testamentu. Wiedział, że umrze? Wszyscy to wiemy. Tak, niektórzy wcześniej niż inni. Znów chłopcy z gabinetu okropności. Byli zaproszeni. Czemu? Są wymienieni w testamencie. Jako inwentarz? Kto to jest? Przedstawię was. Panowie, to jest córka Eda Penny i pan Simon Templer. To jest Tony. Znamy się. Mark? Cześć. Pietro? I Dicky. Dalszych szczegółów szukać w policyjnym dzienniku. Co tu robisz? Jest ze mną. Jako kto? Mój doradca. Gotowe. Proszę tędy.
Nazwiska na krzesłach, proszę siadać. O co tu chodzi? Przestań się drapać. Niech przestanie swędzić. Mam alergię. Próbowałeś wody i mydła? Bystrze. Siadajcie, panowie. Po co tu jesteśmy? Żeby odczytać testament Eda. Jesteśmy spadkobiercami? Można tak powiedzieć. Żart. Ed nas nie cierpiał. Uważaj, wstrętny zwyczaj. Proszę o uwagę. Ja, Edward Brown, zdrowy na umyśle, rozporządzam, by spłacono moje długi, a kwotę 100 tysięcy funtów zainwestowano na rzecz mojej córki Penny, by mogła wygodnie żyć. Mojemu przyjacielowi i doradcy, Charlie'emu Lewisowi, zostawiam 25 tysięcy funtów na znak mojej przyjaźni. A wy, szumowiny, zastanawiacie się, po co tu jesteście. Oszukaliście mnie, usunęliście. Pozwoliłem na to. Pomyśleliście, czemu? Bo nie chciałem walczyć z plugastwem, a tym właśnie jesteście. Dickie, durniu, zapytaj Tony'ego, kto stuknął twojego brata. A Tony podpuszcza nas, łajdaku. Kiwnąłeś Marka na 10 patyków w interesie z Piersem. Bzdura, kłamie. Mark, chamżujący gumę. To twoi ludzie zrobili skok na Pietra po kradzieży tytoniu. Bzdura! Nie histeryzuj. To ty zrobiłeś z Dickiego kozła ofiarnego w numerze z heroiną. To był Jago. Wiedziałem, że coś tam śmierdzi. Oszalałeś? Cicho. Tak lepiej. Teraz najgorsze. Umrzecie ze śmiechu, kiedy powiem, że przed odejściem odłożyłem 1 000 000 funtów w banku w Zurychu. Ponieważ wszyscy macie się za spryciarzy, zostawię to jednemu z was. Ale któremu? Temu, który zdobędzie tyle samo w 30 dni. Goodbye. Chyba was nie lubił. Wariat. Odbiło mu. To żart. Nie. Naprawdę ma 1 000 000 funtów? Ale to nielegalne. Można podważyć. Żaden sąd tego nie uzna. Podważyć film, ale nie testament. Gdzie jest? Tu. Nie do podważenia. Sam sporządziłem. Należało odwieźć go od tego. Nikt niczego mu nie wyperswadował. Wszystko spisane. A tu kwit depozytowy z banku w Zurychu. Na 1 000 000 funtów. Któryś z nas temu sprosta. Żartujesz. Idiotyzm. Wtedy dostanie, ale skąd wziąć taką forsę? Może połączymy nasze finanse? Ile masz, Mark? 50 tysięcy, może 55? Pietro? Niestety, wszystkie pieniądze włożyłem. Jesteś spłukany. Dickie? Najwyżej 20 tysięcy. Super. Nie można pozwolić, by 1 000 000 się zmarnował. Co to? Kiedy skończę? Nie prowokuj. To nic ważnego. Plany zdobycia złota. Ładunek wart 1 000 000 funtów będzie przewożony za tydzień z Southampton do Londynu. Trasa, czas, eskorta, wszystkie szczegóły. Planował skok.
Myślałem, że działa legalnie. Wszyscy tak myśleli. A jednak nie. Co, Charlie? Nic o tym nie wiem. Załatwiałem tylko sprawy prawnicze. Jak się ustrzec przed odsiadką? Wszystko tu jest. Czasy na trasie, milion funtów. To się uda. Jeśli ja poprowadzę. Kpiny. Czemu? Pamiętasz robotę na lotnisku? Trzech ludzi dostało dożywocie. Ty zrobiłbyś to lepiej? Jasne. Tak myślisz? Uważaj, co mówisz. Byłeś głupi. I kto to mówi? Sam uważaj. Co to znaczy? Gadaj. Ed miał rację. Jesteście do kitu. Nie umiecie w ogóle współpracować. Dwie minuty i przypominacie stado wilków. Spadek po Edzie to nie ten milion funtów. To zaproszenie do morderstwa. Co? Wszyscy? Co robią? Nie wiem. Siedzą tam z Templerem i dziewczyną cały dzień. Obserwuj. Chcę wiedzieć, kiedy wyjdą. Coś kombinują. Będzie wiadomo, czy jest punktualny. Prosta rachuba. To znaczy? Arytmetyczne wyliczenie. Problem stanowi eskorta. Przejedziemy trasę wiele razy. Poznamy każdy zakręt, każdy odcinek. Mówią serio, każde słowo. Co ja się wpakowałem? W nic. To kluczyk do wozu, te od mieszkania w Londynie. Jedź tam. Pomożesz im? Zostajesz? Dopóki się nie dowiem, kto zabił twojego ojca. Zmykaj. Nie mam ubrań. Kup. Będziesz w połowie drogi, nim zatęsknię za tobą. Ja już tęsknię. Ładna dziewczyna nie jest w Londynie bezpieczna. Jasne, ale nie masz racji. Nikt nie wyjdzie, dopóki nie skończymy roboty. Dotyczy to też dziewczyny i Templera. Nie powinniśmy... Zamknij się. Weź ją na górę i zamknij w pokoju. Nie podoba mi się, że tu jesteś. Ale skoro jesteś, to na całego. Jasne. Dopóki policja was nie złapie. Nie złapie. Jeśli namieszasz, załatwimy Penny. O 7:14 przybyło kolejnych czterech ludzi z sześcioma sztukami bagażu. Razem tuzin sztuk bagażu. Co o tym myślisz? Nie wiem. Czterech największych zbirów w Londynie plus czterech nieznanych osobników plus Templer szykują skok. Całkiem możliwe. Bardzo duży. Niech dwóch ludzi obserwuje dom. Chcę wiedzieć o wszystkim. Informuj o każdym ruchu.
Bezsenność? Nie możesz spać? Wcale. Biorę proszki. Zamierzasz zrobić to sam? Nie przyjmuję rozkazów. Ja je wydaję. To nie jest 30 lat zapóźniony. Ta robota wymaga sprawności. Znaczy ciebie? Tak. Wychodzę. Nie zajdziesz daleko. Pełno tu ludzi do niego. Dwóch? Na takim terenie? Mam zasadnicze obiekcje do dzielenia czegokolwiek na cztery części. Cześć. Może się jeszcze zobaczymy. Wątpię. Wątpię? Ja to wiem. Pamiętasz, co powiedziałem o nieposłusznych? Mówiłem poważnie. 25% twojej organizacji przepadło, a został tylko tydzień. Ed miał rację. Żaden z was nie ma rozumu, żeby opracować ten numer. A ty masz. W ciemno. No to masz robotę. Nowy dyrektor Simon Templer. Uda się? Jeśli każdy zrobi swoje. Jazda. Mamy 5 minut spóźnienia. Gdzie? Ostatni objazd trasy. Robiliśmy to 5 razy. Jeśli nie zjadłeś wszystkiego, zanieś dziewczynie śniadanie. Podejrzani kierują się na południe wzdłuż A32 do A27. Tu zawracamy. Uda się. Jasne, ja to zaplanowałem. Masz się za spryciarza, co? A ty nie? Tu jest skrzyżowanie. Potem się zatrzymali, tak. Na jak długo? 3 minuty. I wrócili do domu? Wejść. Nie rozumiem. Chyba coś mam. Podzielisz się? Tak. Transport złota. Jutro, Southampton do Londynu. To jest to. Na to wygląda. Na pewno. Dzięki, Williams. Odwołać wszystkich. Co? Nie chcę wzbudzać podejrzeń. Niech sami przygotują sobie pętle na szyję. 4 największych złoczyńców i Simon Templer. Życiowa szansa. Tak jest. Zajmę się tym osobiście. Jasne? Tak jest. To wszystko. Życiowa szansa. Biuro komisarza. Chief Inspector to you.
Chcę z nią pogadać. Otwórz. Simon. Wybacz, Dickie. Nie powinienem wyjść. Co się dzieje? Robimy swoje. Nie możesz. Dowiem się, kto zabił twojego ojca. Muszę. Zaufaj mi. Jesteśmy gotowi. Świetnie. Sześć wystarczy. Pięknie, jak Scotland Yard. Ostatnie wskazówki. Kom do Koko 1, melduj pozycję, odbiór. Tu Koko 1, jedziemy na zachód, 10 km od obwodnicy. Zrozumiałem, bez odbioru. Myśli pan, że coś się wydarzy? Na pewno, ale nie tak jak Templer zaplanował. Przepraszam, tylko na chwilę. Tu Koko 1, zgłoś się. Przepraszam za zwłokę. Zgłoszono wypadek. 5 km na południowy zachód od Chichester. Karambol. Pijany kierowca wpadł w poślizg. Biały sportowy samochód. Podejrzany to niejaki Templer. Templer? Koko 1 do kom. To zasadzka. Zbierzcie tam wszystkie siły i zaplanujcie objazd. Mamy. Kom do Koko 1, zgłoś się. Tu Koko 1, mówcie. Objazd w lewo A27 przed obwodnicą drogą do Singleton, bez odbioru. Doskonale.
Spójrz. Tu Koko 1 do Kong. Zostaliśmy zaatakowani i wciągnięci w zasadzkę. Słyszycie? Zostaliśmy wciągnięci w zasadzkę. Powtarzam, wpadliśmy w zasadzkę. Słyszycie? Nie dostaną się, wszystko jest pancerne. Kajak, Claude? Bardzo mi przykro. To Templer. Drogi przyjacielu, posłuchaj. Teraz was uśpimy. Kiedy się obudzisz, przyjedź do klubu Eda. Tam przy odrobinie świątobliwej współpracy znajdziesz złoto i złoczyńców. Bez odbioru. W porządku? Tak. Super. A Teal i kierowca? Porzuciliśmy na pustkowiu przywiązanych do drzewa. Bez przemocy. I to był chyba błąd. Cicho. Templer ma rację. Mamy 1 000 000 funtów. Teraz jedziemy po 2 000 000. Inspektorze, gdzie jesteśmy? Chciałbym wiedzieć. Nie stój jak idiota. Pięknie. Idealnie. Jak marzenie. Samolot gotowy? Czeka. A jeśli obsługa, to charter. Lecimy do Ember. My do Francji. Charlie i ja. No i dobrze. Zaniosę Dickiem. Nie piję tego, przyniosłem mu piwo. Za sukces i 2 000 000. Nie uwierzy pani, ale jestem inspektor Teal ze Scotland Yardu. Ma zejść na dół. Udało się. Mamy 20 minut na dojazd do lotniska.
Tak, to jest. Wszystkich i zawsze można oszukać. Ograniczenie szybkości. Dojedź na czas, bo wrócisz na ulicę. Przeszukać dom. Chodzi mi o Templera. Czekaj. Za mną. Przykro mi, ale przekroczyliście parytet wymiany. Koniec. To była miła podróż. Trzeba było go zabić. Zrobimy to teraz. Byłem ciekaw, kiedy się pokażesz. Posłuchaj, Templer, ty posłuchaj. Możesz strzelać, ale nim zginę, zabiorę Penny ze sobą. Podzielimy się. Nic z tego. To był dobry pomysł, żeby twoi najwięksi wrogowie zrobili za ciebie robotę, a sam zwiać do Szwajcarii. Dogadamy się. Niestety nie. Tak z ciekawości, czyje ciało było w samochodzie? Chama, który mnie wkurzył. Zabiłeś go i wysadziłeś w powietrze. Nie jesteście mili. Powiem, co dla was zrobię, jeśli nie rzucisz broni. Policzę do 5 i nacisnę spust. 1. 2. 3. 4. Nie. To lubię. Współpraca. Przykro mi. Wszystko dobrze szło, ale on wepchnął nas. Takie jest życie. Stać. I prawo. Jesteście aresztowani. Pan Templer też? Na razie nie. Wstałeś lewą nogą, Claude? Kto jest twoim krawcem? Pani też. Nie Penny. Była moją lojalną sojuszniczką. Zatrzymałeś naszych przyjaciół? Tak. Tu jest złoto. Pewnie awansujesz na komisarza. Pewnie tak. Pamiętaj o moich 10%. Czy... Gdyby ojciec nie rzucił broni, pociągnąłbyś za spust? Tak.
wystąpili. Wersja polska, Studio Publishing, na zlecenie Polskie Media Amerkom. Tekst Ewa Stochlicz. Czytał Jacek Brzostyński.